rowerem, tandemem jeszcze do tego, jeździliście po podziemiach. Czy wy jesteście normalni? Jakbym miał kija, to bym cię zlał. Dzisiaj rozpoczynamy cykl wywiadów pod wspólną nazwą Brzytwą po historii. To będą ostre wywiady z różnymi ludźmi, bardzo ciekawymi, moimi znajomymi i może tymi ludźmi, których poznam, ale na pewno z ludźmi wyjątkowymi. Tu za chwilę wejdzie mój niezwykły gość. Zapraszam! Cześć. Cześć, witam serdecznie, siadaj. Oto przed wami Piotr Kawiak, youtuber, eksplorator, speleolog, można powiedzieć ekstremalny, tak? Może i oczywiście, oczywiście przewodnik turystyczny. Czy coś pominąłem jeszcze? No nie, wydaje mi się, że w ten sposób można byłoby mnie tutaj podsumować w kilku słowach. Super. Zaczniemy od twojej kariery YouTube'owej. To pytanie ciśnie mi się od bardzo, bardzo dawna. Ciekawe, czy będzie w jednym z trzech pytań najczęściej padających u mnie na kanale. O nazwę. A nie, nie, nie? Dobra, to nie. Kawiak Jones penetruje dziury. Nie uważasz, że to jest nieco dwuznaczne? Uważam. Mógłbyś wytłumaczyć, na czym to polega? Oczywiście, wiesz, pamiętaj, dzieci te nas na pewno oglądają. Nie, rozumiem. No jeżeli o to chodzi, no to nie ukrywam, że jest to dwuznaczne. W pewnym sensie na pewno tak. Ale nie jest też w żaden sposób naciągane. To znaczy, tam są moje nogi, jest zbieżnik z moich butów na tych nogach. Tak, jeżeli chodzi o moje logo przede wszystkim. No ja rzeczywiście penetruję dziury. No ja każdy jakiś tam sposób to określa. Ja na przykład nie nazywam tego kopalniami, bunkrami czy jaskiniami. Ja to wszystko zamknąłem w jednym worku z napisem dziury. No i eksploracją też nie do końca bym tego nie nazwał, bo eksploracja to jest dla mnie, jeżeli gdzieś się wchodzi po raz pierwszy, poznać coś nowego, tak? A jeżeli już tam byłeś i tak jak na przykład na MRU byłeś 20 razy, a pojechałeś 21, no to nie było jechanie na eksplorację. No moim zdaniem to było jechanie na penetrację, tak ja to przynajmniej nazywam, no będziemy penetrować te podziemia. No i nie ukrywam, że ta dwuznaczność jest, no nie wydaje mi się przeszkadzającą jakąś rzeczą, jeżeli chodzi o moją działalność, z tego względu, że no to czym ja się zajmuję to jest dosłownie i w przenośni rzecz niszowa, tak? I żeby taką rzeczą niszową wyjść do ludzi, no to trzeba wykorzystać no, inne kanały dystrybucji. A to jest akurat taki kanał, że jak się to moje logo czy moją nazwę zobaczy raz, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że clickbaitowe, tam... to jest clickbaitowe. No możemy powiedzieć, że jest clickbaitowe, niech będzie, nie? No i dobrze, każdy tak próbuje, ja też na swoim kanale wymyślam, co raz jest. Do wyrzucenia. Ktoś znalazł miejsce dla egipskiego skarabeusza. To już jest chyba jednak fantazja. Żeby jednak ta oglądalność była, bo no wybacz, ale gdybyś był 20-letnią blondynką w stroju kąpielowym i chodził po bunkrach, to miałbyś od razu 5 razy większą oglądalność. Tak. Tak, to są moje wnioski również. Też tak uważam, że gdybym wyglądał pewnie trochę inaczej, to wyglądałoby to zupełnie inaczej, jeżeli chodzi też o odbiór, no bo... To co ja mam powiedzieć? W swoich filmach prezentujesz takie momenty, takie sceny, taka jest scenografia i sposób przemieszczania się, że moi znajomi dostają ataku klaustrofobii. To witajcie w najbardziej klaustrofobicznym filmie na całym YouTubie. Czy ty, rozumiem, nie boisz się ani ciasnych pomieszczeń, ani wysokości, ani ciemności, ale czegoś się chyba boisz, co? Nie, no wysokości trochę się jednak boję. Tu boisz. Nie będę ukrywał, jak inaczej. Stojąc nad 100-metrową przepaścią, wolałbym nad nią stać pod ziemią niż na powierzchni.
bo pod ziemią nie widać, że ona ma 100 metrów. A tak, to jest fakt. To tak, tak, a na tak, powierzchni to już trochę. Też jakiś czas mieliśmy zajęcia ćwiczeń związane z kursem jaskiniowym i tam było takie przejście nad przewieszoną półką. To tak 30 metrów nad ziemią nie może, że popuszczam za przeproszeniem, ale jest tak, że no już szybciej zaczyna to serce bić, nie jestem obyty z tą wysokością. Natomiast jeżeli chodzi o głębokość, no to ciasność, no to nie, no nie boję się tego. Mam, wydaje mi się, dobrze wykształcony ten taki zmysł w głowie, który mówi stop, jak uważa, że nie warto, albo jak jest to jakieś tam przegięcie. No i ta kamera też mocno, jakby nie było, kamera też mocno przekłamuje to wszystko. I wiele osób, które widziały na przykład nagranie z jakiejś jaskini, a później same ze mną poszły, to najczęściej w 95% przypadków odpowiedzią było, że no, na kamerze wyglądało znacznie ciaśniej. Także no tak, to, szeroki kąt, nie? Obiektywu. Coś w tym jest na pewno i nie mówię, to też jest no to magia jakby kina moim zdaniem, że takie emocje aż to potrafi wzbudzić u niektórych ludzi, bo ja na niektóre ujęcia patrzę, zwłaszcza, że jeszcze pamiętam, jak ja się tam czułem i tak dalej i to no ja nie mam tego, że jest to dla mnie ekstremalne, ale z drugiej strony jak widzę, jak ktoś spaceruje, nie wiem, po krawędzi komina na wysokości 300 metrów, no to podejrzewam, że mam takie same przemyślenia i odczucia, jak twoi znajomi, jak oglądają moje filmy. Byłeś na takim kominie? Nie. Ja byłem. Już nie będę. Aha, to tak jak z moim bungee. Skoczyłem 3 razy w sumie, ostatni raz najwyższego, tam 100-metrowego, już nie skoczę. Teraz wyobraź sobie pewną historię. Jest taki koszmar każdego człowieka, często się, niektórym się śni. I wyobraź siebie w tej sytuacji. Zasłabłeś, czego ci oczywiście nie życzę. No. Zasłabłeś, przyszedł lekarz, na pewno to był lekarz rodzinny, bo stwierdził zgon. No, oczywiście bardzo szybko włożono ciebie do trumny, zakopano ciebie 2 metry pod ziemią, a ty się obudziłeś. Obudziłeś się. Czy jest różnica między Kawiakiem Johnson a zwykłym obywatelem, jeżeli chodzi o zachowanie w takim, przecież to jest ciasne miejsce, twoje ulubione. Znaczy, no tak, ale tu jestem w ciasnym miejscu bez perspektywy wyjścia, bez drogi, którą wszedłem i no i raczej nie wiem, jakbym się zachował. I gdyby to było w jaskini, na pewno jest jakaś różnica w jakimś bardzo ciasnym zacisku, powiedzmy takiej wysokości, w której ja się cały wciskam, jak ja zareaguję, a jak zareagowałby ktoś inny. Ale w tej trumnie to wydaje mi się, każdy zacząłby po prostu płakać i zawodzić, stukać, próbować się przebić, no ale... Powróćmy do pewnej historii, którą opowiedziałeś, która naprawdę mnie interesowała, mianowicie... Nie boisz się, że któregoś dnia utkniesz gdzieś samotnie, w ciasnym miejscu, bardzo, bardzo głęboko i będziesz bez szans na wyjście i skończysz jak ten speleolog, który wszedł do tej jaskini, jak Wierowkina, to jakiś mu tam Sergiej było, tak? Zdaje się. Sergiej Kozłow. I potem go w częściach wywozili na powierzchnię. Nie boję tak? się tego ani trochę. Ja nie boję się tego ani trochę z tego względu, że no nie chodzę sam. Obejrzyjcie ten materiał. Tutaj Piotr tylko opowiada, ale naprawdę jest to wstrząsające. Na mnie zrobiło to wrażenie. Tak, to podziemna masakra piłomechaniczną, tak? Tak, coś w tym stylu. No. Tak. Doskonały program. Nie bałbym się, no bo po pierwsze nie wchodziłbym sam. Jak tak. się wchodzi, to wchodzi się zawsze w grupie. Większość osób, które właśnie utknęły gdzieś, albo zginęły w jaskini w jakiś taki hardkorowy sposób, który przedarł się na cały świat w związku ze swoją hardkorowością, no to ze względu na jakieś tam swoje błędy. Ten, co utknął w Nutty Patty Cave, no to wszedł do nieznanej odnogi głową w dół i nikomu nie powiedział, że tam idzie, więc zanim się w ogóle domyślili, gdzie on mógł pójść, to już trochę czasu minęło. Ten Sergiej Kozłow to nawet własnej żonie nie powiedział, że on tam wchodzi. I już pomijając fakt, że to było w innym kraju i w miejscu, do którego naprawdę nieczęsto chodzą ludzie i że on nawet nie miał przyrządów, które były do wchodzenia, no to jest już w ogóle inny temat. Natomiast jeżeli chodzi o samo utknięcie samo w sobie, to nie jest też prosta rzecz utknąć. Ale... Znaczy oczywiście można, tak, ale no, jeżeli się zna jakieś zasady, w których nie wchodzimy głową w dół, otwory prowadzące w dół i które się zaciskają i tak dalej, albo wiemy kiedy powiedzieć, że nie damy rady przejść. Wyjście stąd. No ja się zaklinowałem niestety, czekaj. No czekaj, w tym samym miejscu i chyba nawet... Kurwa. Dobra, czekaj, klin jest. Poczekaj, nie kop mi tutaj. Ja się muszę złapać i wyciągnąć. Czekaj, ja chcę ci zrobić. No to bardzo trudno jest się utknąć. Jeżeli nas nie pcha grawitacja w jakiś naprawdę ciasny otwór, to spokój no i nawet po milimetrze, ale wyciągniesz się. No to sobie wyobraź teraz taką sytuację, to jest akurat z mojego doświadczenia, ja mam trochę doświadczenia, tak mi się wydawało, skałkowego we wspinaczce i w latach 80. z kolegą, takim Irkiem, postanowiliśmy wejść na organy Wielisławskie. Nie wiem, czy znasz, to jest w Dolnym Śląsku, teraz tam jest, zdaje się, rezerwat.
To są takie reolity, takie no, przypominają. Zobaczcie sobie zresztą, no, pokażemy to zaraz, jak one wyglądają. Wygląda to niewinnie. Myśmy chcieli wejść tam przez lenistwo. Nie dlatego, że tam chcieliśmy zdobyć cokolwiek. No. Mianowicie tam u góry jest lasek, historia 7 ton złota, Herbert Kloze i tak dalej, II wojna światowa. I chcieliśmy ten lasek po prostu zobaczyć, bo tam mówiono, że są jakieś dziury. W związku z tym postanowiliśmy nie obchodzić wokoło, tylko sobie wejść. No i mi się wydawało, że moje przygotowanie skałkowe zupełnie wystarczy. I tak doszedłem do 3/4. I stwierdziłem, że źle wybrałem tą trasę. Mianowicie dalej była jakaś przewieszka, trawersować się nie dało. I nagle zrozumiałem, że zejście w dół jest tak samo niebezpieczne jak wejście do góry. Tak? I że znajduję się w takim martwym punkcie i już nawet liczyłem się z tym, że spadnę. Powiedz mi, miałeś taki moment, że w pewnym momencie dostarłeś do punktu, że nie wiedziałeś, czy iść dalej? Czy się wycofywać, bo jedno i drugie było złym rozwiązaniem. Znaczy, no na ściance nie mam aż tak dużego doświadczenia, nie wspinam no, się aż jaskinia, tak dużo, bardziej tak. Gdzieś pełzam. Jeżeli chodzi o jakieś takie pełzanie, myślałem, że zapytasz o cofanie się pełzając, bo to niektórzy no, chodzisz głową w dół, tak. No i jak to się wycofać w ogóle nogami w przód. No i to jest jedno z zadań, które jakby daję uczestnikom jakichś tam moich wyjazdów czy moich warsztatów i wtedy okazuje się, że można się cofać na łokciach i na czubkach stóp wychodząc do tyłu, leżąc na brzuchu na płasko. Raz miałem taką sytuację, że wchodząc w sumie, wchodziłem po takich szpilkach na taką upadową sztolnię, jakby wewnątrz już pod ziemią. No i na samym końcu te szpilki już były poprzebierane tam i nie było jednej szpilki, żebym się złapał, nie miałem się za co złapać. To było też tak, że za bardzo w dół nie mogłem iść, byłem w woderach na szpilkach, więc no te wodery to nie pomagały w jakimś tam ruszaniu. No i chciałem się zaprzeć jednego dużego kamienia, który był, no ale to był kamień, który leżał na rumoszu, więc ja się o niego zaparłem, on mi musnął nogę i poleciał na dół, spadł przed kolegami. Kiedy kamera chodziła i jest to takie tąpnięcie słychać na materiale, samego upadku tego nie widać. I to była być może taka jedna sytuacja. No i wtedy jakoś mi się udało tam wejść i później bałem się tylko zejść. No ale to też było bardziej na początku mojej jakby kariery niż w jakimś tam ostatnim okresie czasu i to była też taka jedna z pojedynczych. Widzicie, co ten człowiek wyczynia? Widzicie? To była w sumie jedna taka sytuacja, co ją tak mocniej zapamiętałem. Raz też wszedłem za zawał na kompleksie Jawornik. Ten, który już jest teraz zasypany, tam przeszedłem przez zawał i tam naprawdę szło palca wsadzić w strop i tam wyszedłem i aż musiałem ochłonąć, bo tak mi serce biło tym, że tam wszystko jest tak dosłownie na zapałki się trzyma, już nigdy więcej tam nie wszedłem. To była może druga taka sytuacja, a poza tym to nie, cały czas mam no nie chcę powiedzieć, że szczęście, no ale cały czas utrzymuję to wszystko w takim Jasne. Obszarze, że no nie dochodzi do takich problemów. Nie? Czyli uważasz, że jesteś rozsądnym speleologiem. Tak. No bo to się słyszy, szczególnie ci, co nurkują w jaskiniach, tak? Że gdzieś tam nie wypłynął i... Nie. Ty co chwilę słyszysz o tym, który nie wypłynął, a to jest jeden na tysiaka. A tych 999, którzy wpłynęli i wypłynęli, to jest temat no, zupełnie niemedialny i o tym raczej ci się nie opowiada, więc... My to no, we siłą Włoszech, rzeczy nie, bo spod ziemi dochodzą do nas tylko te najbardziej ekstremalne przypadki w stylu pan właśnie z tej Werowki, którego w 7 kawałkach wynosili, inny pan, który godzinami umierał, jeszcze inny pan, do który gdzieś tam utknął czy coś i była akcja ratunkowa, no bo to jest coś, co wiesz, wzbudza emocje. A jak ktoś wszedł i wyszedł, no to jest totalnie nieinteresujące i przez to się można zgubić ten poziom skali, ten wiesz, kolokwialnie mówiąc, i wychodząc, to jest to po prostu clickbaitowe. Tak. No. A dziennikarze z czegoś żyć muszą. Wolisz taką, powiedzmy, speleologię, nazwijmy to industrialną, czyli bunkry, no, powiedzmy, obiekty zbudowane przez człowieka, czy tradycyjne takie jaskinie, które po prostu ciągną się kilometrami też i można tam coś przeżyć? Wiesz co, wydaje mi się, jakby jeszcze nie widziałem aż tylu jaskiń, nie robię tego aż tak dużo i tak często, żeby móc odpowiedzieć w 100% na pewno jaskinie czy coś. Wydaje mi się, że to w kierunku jaskiń idzie, jakby no, wewnątrz mnie w pewnym sensie też. No, obiekty zrobione ludzką ręką są też ciekawe. Może tam nie ma tego, że się zobaczy coś nowego, że będziesz tą pierwszą osobą na świecie, która zobaczyła ten fragment jaskini, bo gdzieś tam ruszyłeś kamieniem, znalazłeś przycisk, wchodzisz, jesteś w wielkiej sali, w której jesteś pierwszym człowiekiem w historii świata. No to naprawdę na długo starcza, jeżeli chodzi o takie wewnętrzne paliwo w jaskiniach. A w bunkrach czy w jakichś podziemiach, no to
Tam bardziej jest klimat, w sensie no, na przykład w katakumbach paryskich ten taki imprezowo-industrialny, miejski klimat, gdzie można spotkać ludzi. Czy jest jakaś ciekawa historia? No rzadko się zdarza, żeby tam były też jakieś takie tajemnice, ewentualnie jest po prostu ściana i za tą ścianą coś może być i o tym sobie od 30 lat rozmawiamy. Także no, wydaje mi się, że idzie to w kierunku no, jaskiniowym, chociażby z tego względu, że no, tam jest jeszcze najwięcej do odkrycia na naszym świecie, że tak powiem, no bo powierzchnię już mamy, lodowce mamy, no od dna oceanów jeszcze zostały po tym morze. No ale to jest miejsce, gdzie jest najwięcej do odkrycia. No i to jest chyba coś, co jara najbardziej, być gdzieś tym pierwszym. Chyba każdy lubi być tym pierwszym. Mieszkasz w Berlinie. Tak. Tak. Wiadomo, że zwiedzasz również, czy no, penetrujesz obiekty militarne niemieckie, tak? Mhm. I powiedz mi, czy twoim zdaniem, oczywiście to jest różnica w czasie, II wojna światowa, a obiekty powojenne, czy w Polsce te obiekty podziemne są ciekawsze, czy jednak w Niemczech? Bunkrowo mówimy, tak? Industrialne. Tak, no tak. To wydaje mi się, że jednak w Niemczech. W Niemczech. Znaczy, tak. No w Polsce mamy te MRU, które samo w sobie robi już tak za dość dużą część tej polskiej strony, którą tutaj mamy na wadze. No a w Niemczech z kolei no te wyrobiska kopalniane czy wszystko, to wszystko było większe, bardziej gigantyczne, ale z drugiej strony jest dostęp bardziej utrudniony, także ciężko jest to mi jakoś tak wypoziomować, no ale na pewno no, w pewnym sensie też postawiłbym na Polskę, no chociażby przez to MRU, no bo w Niemczech nie ma tak dużych systemów zbudowanych no tylko po to, żeby służyć jakimś tam fortyfikacjom naziemnym, są jakieś tam schrony przeciwlotnicze, mniejsze, większe, no ale czegoś takiego jak MRU, no to jednak nie ma, no ja też no jestem w pewnym sensie tutaj stronniczy, no bo żeby nie MRU, to pewnie nie penetrowałbym dzisiaj dziur, bo od tego to się wszystko zaczęło. No i w związku z tym właśnie ciężko A jest tak odpowiedzieć. W Niemczech są takie miejsca, takie jeszcze twoim zdaniem, no właśnie schrony, bunkry lub podziemia, w których można jeszcze coś odkryć, które są nieznane i których spodziewa się, że się coś odkryje? Są na pewno nieznane, ale czy można je odkryć, to już inny temat, nie? No bo to wiesz jak to jest, jeżeli wiesz, ile wymaga jakby papierologii, zgoda na przewiercenie jakiejś ściany gdzieś tam od ekologów, zabytków i tak dalej, no to pomnóż to sobie razy kilka i masz prawdopodobną ilość przeszkód, jakie będziesz musiał pokonać, żeby zrobić to na legalu w Niemczech. Ale są, nie? Tak? No są, na pewno są takie. No ja na przykład jestem na tropie bunkra, jeszcze dokładnie nie wiem gdzie, nie będę podawał lokalizacji gdzieś tutaj, który jest zasypany totalnie z okresu zimnej wojny. Nie jest to przypadkiem bunkier Honeckera? Nie. To nie jest bunkier Honeckera. Tutaj w Wielkopolsce jest, powiedzmy. Aha. Jest na planie, to znaczy jest zaznaczone, że on jest, ale plan jest tak niedoskonały, a robiony przez Niemców. To znaczy to chodziło tam o takie różne elementy łączności i tak dalej, że odszukanie go jest naprawdę bardzo trudne. Tak samo jak niektóre bunkry łącznościowe, które są po prostu przykryte dwoma metrami ziemi, to są na ziemi lubuskiej, które przez przypadek jeden został odkryty i jest ich cały ciąg. Ciekawe. Mm-hmm. No. Domyślam się, o czym możesz tutaj mówić. Już mi się też pojawiały wcześniej jakieś informacje na ten temat, tylko że jeżeli też o mnie chodzi, to jakby takie tematy zimnowojenne to jest jakby coś, co mnie oczywiście interesuje, ale mając do wyboru wejście w podziemia z zimnej wojny, a podziemia z drugiej wojny, no to wolę wejść w te starsze jednak, bo... No to zrozumiałem. No. A jaki jest twój największy koszmar jaskiniowo-bunkrowy, miejsce, w które no, boisz się jednak wejść, a chciałbyś? Jest takie miejsce w ogóle? Które boję się, a w które bym chciał? Nie, to pewnie jakieś takie obiekty, jakieś jaskiniowe, w których jeszcze nie byłem, które są bardzo niebezpieczne. Nic mi jakoś... Nie, no bo jest to najcieśniejsza jaskinia w Serbii, no to tam bym chciał pojechać. No z drugiej strony jest najgłębsza jaskinia w Gruzji, tak, na Kaukazie, tam też bym chciał pojechać. Najdłuższa w Stanach, no tam też bym chciał pojechać, więc żadna z tych trzech jakby skrajności mnie nie przeraża. Wiem, że uwielbiasz MRU i często bywasz w międzyrzeckim rejonie umocnionym, tak? Te podziemia to są twoje ukochane podziemia, tak? No, na pewno dużym sentymentem to darzę. No, tam się wszystko zaczęło przynajmniej. Więc zanim przejdę do tematu, dlaczego to jest takie ciekawe, to sam widziałem, jak z Adbusterem, znanym youtuberem, jeździliście rowerami. Rowerem, tandemem jeszcze do tego. Jeździliście po podziemiach. Czy wy jesteście normalni? Jakbym miał kija, to bym cię zlał. W latach 80.
spędziłem tam wiele lat, bo pracowałem w międzyrzeckim rynie umocnionym. I wiadomo, że jak się zmąci wodę, to nie widać studzienki i do tej studzienki się wpada. A do tego są jeszcze tory, kolejki, w którym można oponą wjechać. I ja już sam wpadłem raz do studzienki, a ze studzienek wyciągaliśmy około 30 ludzi. No pół biedy jak do wody wpadli, chociaż dziewczyna by się utopiła w studzience. To jest bardzo ciekawa historia i tak dalej. No, czym się kierowałeś na taki bardzo ekstremalny wypad? Po pierwsze, rowerem jeździłem już wcześniej po bunkrach i rzeczywiście zdarzyło się tak, że kolega się zagapił. No i wjechał w studzienkę, tylko że miał akurat duże koło, więc jakby wyleciał przez kierownicę, a nie wpadł tam gdzieś do środka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jeżeli chodzi o sam rower, no to widziałem dużo osób jeżdżących na rowerze, maluchami, jakimiś motorami czy coś, no ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś jeździł tandemem. No już wspominaliśmy o tym, że lubimy być... A ja słyszałem o człowieku, który skoczył do basenu i zdążyli napuścić wody, także to na tej zasadzie. Okej. Okay. To żarty były oczywiście. Nie, robiłem głupie rzeczy w emeryturze. Wiem, rozumiem. Też pewnie zauważyłeś, że jest pewien wzór, jeżeli chodzi o studzienki. To znaczy, jeżeli mamy łączniki między dworcami, to studzienka jest zawsze po jednej stronie. Jak pierwsza za dworcem jest między torami, to wszystkie będą między torami. Jak jest obok, to będą, no, czy po środku. No i ci, co wpadli, tak zawsze mówili. No tak, ale tak jest. No, jeżeli wiesz, że studzienki są po prawej stronie, możesz się trzymać lewej strony. W ten sposób można tego uniknąć. No i kolejna rzecz, tory, kolejki. No to te tory już są tak powypełniane wszystkim możliwym, że ten rower tego nie odczuwa. Najbardziej odczuwa to w miejscach, gdzie te tory są oczyszczane, czyli właśnie na terenach muzeum 717 i tam do Heinricha, ale no później na tych dzikszych fragmentach na północy to nie. Zobaczcie ten odcinek, gdzie z Adbusterem tutaj Piotr jeżdżą tymi podziemiami i nie róbcie tego w domu. W domu. Tak, tak. No. Teraz jeszcze pytanie, które zadaję każdej osobie, z którą rozmawiam, i to jest pytanie, które chyba drąży każdego. Czy twoim zdaniem międzyrzecki rejon umocniony kryje jeszcze jakieś tajemnice? Na przykład, czy są tam, mogą być tam schowane jeszcze jakieś cenne przedmioty, tak jak no, ponoć stamtąd wydobyto z pewnej komory? Ja mam trochę informacje inne na ten temat, ale czy w ogóle na przykład pewne korytarze, których nie ma, w tej chwili nie wiemy, że są jakieś tam pętle? Tak. Są? Znaczy, no jest to bardziej poparte jakimś tam wyrywkową wiedzą, którą mam i jakby kwestią, nie wiem, intuicji, którą bardzo sobie cenię, niż jakimiś niezbitymi informacjami na ten temat, bo to jest, wiesz, jeżeli chodzi o MRU, to można to w dwie skrajności pójść nawet. Rozmawiałem o tym z twoim znajomym, który mnie tutaj przywiózł, że masz te 32,5 km tuneli, a na inwentaryzacji z 44 masz tam 35, powiedzmy, i brakuje 2,5 km. No i możemy tutaj pójść w dwa kierunki. Powiedzmy, tam może brakować 1,5 km czy coś, ale jest jakiś tam brakujący fragment tych tuneli, tak? No i można tutaj pójść w kierunku Bursztynowa Komnata, na pewno jest gdzieś ukryta w tych 1,5-kilometrowych tunelach. Bursztynowa Komnata, czy co tam sobie wymyślisz, złoto, kosztowności, dokumenty, nie wiem, co tam jest dla kogo ważne. A można to pójść w drugim kierunku, w stylu, być może byli płaceni za metr i być może po prostu podali, że mają 34, a mając tylko 32 i zapłacili im za 2 km, bo wiedzieli, że w tym etapie wojny nikt tego nie będzie kontrolował. To jest tak samo prawdopodobne rozwiązanie, jak i to drugie, nawet w Niemczech pod koniec wojny, gdzie tam, wiesz, Ordnung muss sein i w ogóle. No i to jest właśnie kwestia, żeby mieć te dwa poglądy w tym i w tym kierunku, żeby nie zawsze widzieć wszędzie jakiś spisek czy jakieś coś ukrytego, no ale żeby też zdać sobie sprawę, że to mogło być zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiar tego systemu podziemnego i łatwość w jego rozbudowie i głębokość, to no i chociażby to, że Niemcy nie przewidywali, że ten teren będzie polski po wojnie, no można po tym wnioskować, że tam na pewno jeszcze jakieś tajemnice na nas czekają. Nie spodziewałbym się tutaj może, nie wiem, komory z rzeczami z muzeum z Poznania zrabowanymi w Polsce, czy z tego rodzaju kosztownościami, bardziej czegoś, no też ciekawego, ale może bardziej przyziemnego. Nie wiem, na przykład można znaleźć fragment, gdzie jest jakieś złoto składowana amunicja albo jakieś jeszcze fanty z tamtych czasów, coś w tym kierunku bym bardziej niż na jakiś skarb, aczkolwiek gdzieś tam wewnątrz, w głębi mnie, no bardzo chciałbym wierzyć, żeby tam się jakaś bursztynowa komnata
gdzieś jeszcze znalazła, no bo na pewno rozpromowałoby to cały rejon, który, no nie ukrywajmy, tego na pewno potrzebuje i jest też tego zdecydowanie wart, no bo to jest największy podziemny system militarny. Już nie mówmy o tej bursztynowej komnacie, bo się z nas wyśmieją, bo jak znaczy, ja to podaję jako przykład, czy złoty pociąg, czy bursztynowa komnata, cokolwiek, pisz tam swoje, rzeczy. Nie? Ale przecież obiecaliśmy sobie, że pojedziemy razem do Międzyrzeckiego rejonu. Będzie okazja, żeby opowiedzieć coś takiego, co wszystkich zaskoczy. A okazuje się, że pewne tajemnice są na wprost nas, a my ich po prostu nie widzimy. Nie będzie oczywiście mowy o skarbach, o tym podobnych rzeczach, ale o tunelach, które jeszcze są, a których nie znamy, pewnie będzie. No ale to jest inna historia. Pojedziemy razem, zobaczymy, pokażemy. Ale wróćmy do jaskiń, bo to też jest bardzo ciekawe. A twoim zdaniem w jaskiniach chowano jakieś rzeczy? Bo, tak. No bo jeżeli w kopalni soli Niemcy postanowili zrobić gigantyczny schobek na to, co wywieźli chociażby z Poznania i jeszcze w innych miejscach, to jaskinia jest chyba fajnym miejscem, gdzie można coś schować. Znaczy, jeżeli chodzi o Niemcy, to tutaj już bym nie szedł w kierunku, że chowali coś w jaskiniach, no bo jaskinie to też musimy... Przede wszystkim oni nie mieli czasu, a jaskini może być tak, że w środku masz komorę 200x300, ale do niej prowadzi 20-metrowej długości zacisk, 30x50 i musisz się nim przycisnąć i skrzynie nie przejdą i trzeba trążyć tunel, nie ma czasu. Ale jeżeli chodzi o wszystko inne w naszej historii, to w tej ziemi starsze właśnie siedzi. Tak, czyli mamy, tak jak wspominałem, o tym Bliskim Wschodzie, mamy jakieś sama Ameryka Centralna, to jest niesamowite, tam można wejść do jaskini w środku dżungli, I nagle zobaczyć, że i to jest autentyk historia, jakaś ściana została zamurowana z cegiełek, zacząć to drążyć i przejść do jaskini, gdzie leżą jeszcze dziewice, szkielety dziewic rozwalone na kalcycie z darami dla bogów, bo była susza w majowskich czasach Majów i Azteków i można odkryć takie rzeczy. Plus no samo to podziemne miasto w Izraelu z tych moich filmów, no to jeżeli ludzie tam drążyli przez 1500 lat podziemia jakieś, to mając tych 40 czy 60 pokoleń doświadczenia w drążeniu w miękkiej kredzie, którą możesz wydrążyć nawet patykiem, nie potrzebujesz stali czy żelaza do tego, no to nabierasz też jakby doświadczeń w tym, jak to ukryć, te podziemia całe. No bo masz te wojska, zwłaszcza, że przez Ziemię Świętą, tak powiedzmy, teren dzisiejszego Izraela, tam przychodzili Turcy, Persowie, Asyryjczycy, Egipcjanie, Nubijczycy, wszystko się tamtędy, krzyżowcy, wszystko się tamtędy przewalało. No i tak jak mówię, tam nie było lasów, tam jak się gdzieś ucieka, to widać się z 15 kilometrów, jak jest dobra równina, więc te podziemia tam na pewno gdzieś są, na pewno jest w nich jeszcze dużo rzeczy do odkrycia, a jeżeli chodzi o Polskę, no to na pewno mamy z czasów zimnej wojny, moim zdaniem, jakieś ukryte podziemia, jakieś systemy, które oni budowali w celach jakichś tam swoich tajnych projektów i później zostały zapomniane albo coś. A jaskinie? Chodzi o jaskinie, no bo... O jaskinie w Polsce to już ciężko, już to mamy tak przetrzebione te Tatry, także te jaskinie, które są jakby, mają gdzieś jakieś sygnały, że dają na powierzchni, to znaczy jest wyrzut ciepłego powietrza, roztop śniegu, albo widać po prostu po tym, że teren jest jakby doliną zamkniętą, z której nie ma odpływów i drenaż tego terenu musi się odbywać pod powierzchnią, no to wtedy można takie jaskinie jakby zakładać, że tam są. Wydaje mi się, że jest jeszcze dużo jaskiń, mogę się mylić, to jest moje przemyślenie, że jest jeszcze dużo jaskiń do odkrycia, ale takich, które nie są połączone z powierzchnią. To znaczy, że ten przepływ gdzieś tam się zaczyna, gdzieś tam się kończy, te pustki są, ale nie ma dojścia do powierzchni, więc tylko z jakimiś poważnymi badaniami można byłoby to znaleźć. No ale też jeżeli byśmy już to znaleźli i namierzyli, to pytanie, czy w ogóle ktoś pozwoliłby komukolwiek tam wejść, no bo to jest zamknięty ekosystem wtedy, być może zamknięty od 3 milionów lat, tak jak nie wiem, jakaś jaskinia w Rumunii, oni też zrobiłem jakiś tam odcinek i być może nasza obecność tam zmieniłaby skład atmosfery, wprowadziłaby nowe bakterie, które mogłyby go zniszczyć, a wiesz, o co chodzi. No to jest jednak tak jak z nietoperzami i bunkrami, tak samo jest i z ekologią i z jaskiniami. Czy znalazłeś w jaskini coś niezwykłego, ciekawego, co ciebie zaskoczyło, jakiś zagadkowy przedmiot? Zagadkowy może nie, ale taki, po którym miałem pełno przemyśleń, to na pewno. W jednej jaskini, w obu przypadkach, gdzie coś znalazłem, to było w Izraelu i w jednym to był właśnie podziemny schron i schron, to było w okolicach miejscowości Akko, którą znasz pewnie z czasów krzyżowców. I tam uciekali ludzie, którzy byli mieszkańcami tego Akko, no i tam też podziemna jaskinia została przebudowana i tam można cały czas w błocie odnaleźć. Myśmy znaleźli miedzianą bransoletkę. Bransoletkę, spinkę taką, która trzymała jakby cały płaszcz. To było wszystko z czasów wojen diadochów, tam chyba 300 czy 400 lat przed naszą erą, po Schedę, po Aleksandrze Wielkim.
I jeszcze taki flakonik. I to były takie trzy rzeczy, co znaleźliśmy. No i to już jak się znajduje coś takiego, co wiemy, że 2000 lat temu to było ostatnio przetrzymywane w rękach przez jakichś ludzi, ktoś to kiedyś zbudował i to było, no mówię, jeszcze przed naszą erą, to to już daje dużo do myślenia, jak już się zwłaszcza siedzi pod ziemią w ciemności. A kolejną rzeczą to raz w jednej jaskini na pustyni w Izraelu się czołgałem i jako, że tam jest bardzo sucho, chciałem splunąć, ale nie chciałem pluć pod siebie, gdzie się czołgam, tylko podniosłem kamień, żeby pod niego splunąć i później chciałem to przykryć i zauważyłem zęba wystającego z piachu i pociągnąłem za tego zęba i wyciągnąłem pół żuchwy. I to było pół żuchwy z tym jednym tylko zębem, który był starty tak, jakby ktoś jadł gruz. I to nie jest dowcip, bo ludzie naprawdę wtedy jedli niemalże gruz, bo chleb był, znaczy ziarna były mielone takimi piaskowcowymi ziarnami. One mieliły nie tylko ziarno, ale też kamień między sobą, więc chleb był z kamieniami. I to wszystko niszczyło zęby i ludzie w wieku 30 lat mieli zęby starte na płasko przez to wszystko. No i tak jak tam też było i też tak sobie pomyślałem, że no co by było, jakby ktoś mnie za 2-3 tysiące lat znalazł gdzieś tam moją kawałek mojej kości w jakiejś jaskini. Jakie to w ogóle przemyślenia, co, dlaczego ten człowiek się tu znalazł, no dużo rzeczy się wtedy w mojej głowie pojawiło i no i to był taki fajny moment, sam ze sobą miałem wtedy w ciemności, kiedy sobie to wszystko no rozkminiałem. Wtedy zdaje sobie człowiek sprawę z tego, że no cholera, 2000 lat temu ten kamień też już tutaj leżał i że tak naprawdę ja jestem takim króciutkim pikselem w tej gigantycznej historii. Powiedz mi, a mówi się, że w jaskiniach, takie słyszałem, rozmawiałem ze speleologiem doświadczonym, powiedział, że w jaskiniach może nie straszy, ale czasami słychać głosy, czasami słychać dźwięki, czy pojawiają się postaci, może z braku tlenu, które rzeczywiście mogą człowieka przerazić, to prawda? Czemu z braku tlenu? To jest może teraz pytanie, którym przetnę to twoje pytanie. Dlaczego tak? Z braku tlenu? No na przykład no mniej tlenu jest w powietrzu, no bo tam ktoś oddychał dwutlenku więcej i zaczyna mu się tam coś robić. Aha, no myślałem, no. Że idziesz tu w kierunku, skąd wy w ogóle macie powietrze pod ziemią, bo to jest jedno właśnie z tych trzech najczęściej padających pytań na moim kanale. Tak. Czym wy oddychacie pod ziemią? Jak to w ogóle jest, że tam jest powietrze? No nie mogą ludzie tego zrozumieć, no ale jest, cały czas jest powietrze. No jest, i jeżeli chodzi o jaskinie, to one w większości są bardzo dobrze przewentylowane. Jest jeden, nie, trzy przypadki są znane w historii osób, które się udusiły w jaskini. Jedna utknęła w jaskini nogami w dół, w szczelinie. Grawitacja ją wpychała, ona się nie mogła wycisnąć, bo szczelina była bardzo i udusiła się własnym dwutlenkiem węgla. A dwie odstrzeliwali kawałek jaskini i udusili się oparami z wybuchu. Aha. Czyli ciężko jest zużyć powietrze w jaskini na tyle, żeby nie było, nie dało się czym oddychać. No nie uciekaj mi od tematu, czy widziałeś duchy w jaskini? Nie uciekam od tego tematu, absolutnie. Nie widziałem. Słyszałeś głosy? Głosów też nie słyszałem, ale wiem, że głowa bardzo dużo podpowiada, jeżeli jesteś sam. Na przykład chodzenie na bunkrach we dwie osoby czy w 30 nie ma żadnego różnicy, ale chodzenie samemu to już jest coś zupełnie innego. Jak sam chodzisz po bunkrach, mimo że wiesz, co to jest, byłeś w tym tunelu 1000 razy, to czasami ci się coś wydaje, że coś słyszałeś, albo coś ci szeleści, albo coś i prędzej na to bym to zwalał. Jeżeli o mnie chodzi, chciałbym gdzieś coś zobaczyć, jakiegoś, nie wiem, strasznego, czy coś takiego, wiesz, horrorowego, nie, w jakiejś jaskini. No ale nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, a spałem już pod ziemiach takich jak katakumby, czyli to jest no normalnie grobowiec, tam teoretycznie to powinno straszyć i tam powinna być kolejka duchów do straszenia mnie, no ale no nie było nic takiego i no nie przydarzyła mi się taka historia. Ale mówi się, że jaskinie śpiewają, tak? Czasami, że są takie odgłosy, dźwięki różne, gdzie jaskinie wydają naturalne odgłosy. O, duch! No właśnie, a propos duchów, to jest sygnał. Że może jednak są. No. Nie to co? Rzeczywiście to się stało przypadkiem, po prostu była oparta tutaj szczotka, po której zamiataliśmy. I szczotka, która stała równo oparta, się przewróciła. I to jest sygnał. To jest, uważajcie, nie nabijajcie się z duchu. Znaczy, jeżeli chodzi o śpiewanie jaskiń, to ja się z czymś takim nie spotkałem. Być może jakoś powietrze przy wiewach coś może tam grać rolę, ale no to jest raczej miejsce, w którym panuje absolutna ciemność, którą czasami jakieś kapiące wody albo nietoperze mogą przegryźć, ale no poza tym to raczej do żadnych dźwięków tam nie dochodzi, przynajmniej wedle tego, co ja wiem. Organizujesz wycieczki różnego rodzaju. Wyjazdy penetracyjne. Wyjazdy penetracyjne. No, mam kilku kolegów, które po tej samej nazwie już by się zgodziło, a potem mogliby się rozczarować. No tak. Ale podczas tych wyjazdów penetracyjnych robicie różne dziwne rzeczy. Na przykład normalny człowiek wchodzi klatką schodową gdzieś tam w bunkrze, tak. A wy przechodzicie jakimś kanałem wentylacyjnym.
no powiedzmy, że jest to normalne, tak? Że tam ludzie lubią coś takiego dokonać. Powiedz mi, czy czujesz tą odpowiedzialność na sobie? Bo jednak idziecie w miejsca niebezpieczne. Tak, jak najbardziej. To jest też tak, że jak wyjdę z grupą z jakiejś podziemi, będąc z nimi pod ziemią, to czuję, nie chcę powiedzieć gula, ale czuję to tu, a wychodząc czuję, jak to spada. Bo już wszyscy są na powierzchni i już wiesz, ale to też nie jest tak, że jakby ja liczę na jakiś łut szczęścia czy coś, bo jeżeli chodzi o tą najcieśniejszą jaskinię, do której oprowadzam, to praktycznie zawsze jestem w dwie osoby, w sensie ktoś jest z przodu, ktoś jest z tyłu, tej osoby, która jest z nami. Musi popchnąć, nie? Bo to... Jak trzeba, będzie pchać, a jak trzeba, to ja będę ciągnął. No. Albo jest ta osoba co najmniej na telefon, więc jeżeli w ciągu godziny nie wyjdę, to ta osoba w 15 minut się tam pojawia i już tam jest, żeby wejść albo z tej strony, także to jest zabezpieczone. Jeżeli chodzi o obiekty, to ja też sobie te obiekty oglądam i ostatnio miałem taką sytuację, że do obiektu, do którego zabieram ludzi od 5 czy od 6 lat, w połowie tego obiektu zauważyłem, w jakim on jest stanie i powiedziałem tym gościom, którzy ze mną byli, że no sorry, ale nie zabiorę was dalej. Uważam, że to jest moment, do którego możemy dojść. Dalej już nie dojdziemy, ja tam byłem, ale was nie zabiorę, bo sami widzicie, co tutaj się dzieje, jak bardzo zostało obwalone, jak często są te obwalenia, jak dużo jest tych obwaleń. I no nie, i to był na przykład obiekt, który z ich wizytą wycofałem ze swojej listy, jakby, do którego już nie zabieram ludzi, no bo moim zdaniem jakby ten rachunek tego, co ja wiem o podziemiach i to, czego można się spodziewać, a tego, w jakim stanie to jest, no to nie zgadza mi się tutaj i tam na przykład nie zabiorę. Natomiast inne podziemie, do których zabieram ludzi, no to są podziemia, w których ja jestem często, regularnie i widzę, w jakim one są stanie na tym przestrzeni tych 8 czy 10 lat, co ja chodzę. To nie jest też tak, że uważam się za jakąś tam alfę i omegę, bo wiem, że no te 8 czy 10 lat w kwestii geologicznej dla jakiejś podziemi, to naprawdę nie jest dużo czasu, to jest jakiś tam ułamek sekundy. No ale jakby staram się mieć na tym oko, no i też interesuję się jakby jak wyczuć, jak jest mniej tlenu w powietrzu, mam też mierniki gazowe, także no staram się to przygotować, zawsze ktoś wie też, gdzie wchodzę. To też nie jest tak, że nikt nie wie, gdzie ja wchodzę, zabieram jakąś grupę ludzi nieznanych mi w jakieś tam miejsce, gdzie nie ma zasięgu, wchodzimy i nie, zawsze ktoś wie, gdzie wchodzę i to jest też konkretna osoba. Także odpowiedzialność czuję, ale też jakby z drugiej strony staram się tej odpowiedzialności wychodzić naprzeciw i robić no, to w ten sposób, żeby, no, żeby tylko na odpowiedzialności się skończyło, a nie na pociąganiu do niej, może w ten sposób. A nie? Gdzie będzie następna wyprawa penetracyjna? Następna wyprawa penetracyjna, następna będzie prawdopodobnie zrobiona gdzieś też na MRU. Z tych takich wypraw, na które można się zapisać. Ja prawdopodobnie pojadę do katakumb raz czy dwa w ciągu najbliższych miesięcy, bo tam teraz trochę chciał się skupić. Do Paryża, tak? Do Paryża, tak. I, no i na ten rok jeszcze chcę skończyć kurs jaskiniowy, żeby już mieć to za sobą i wtedy w przyszłym roku będę mógł jakieś takie dalsze wyprawy planować. Nie? No, to rzeczywiście imponujące. Być może w tym roku jeszcze, ale to też tak, żeby nie zapeszać, no ale w tym roku być może pod koniec roku uda mi się jeszcze zorganizować jeden wyjazd, ale to już też nie taki penetracyjny, ale wyjazd do Peru, gdzie pojadę właśnie z grupą znajomych i tam też będzie tak podziemnie, historycznie, no ale też naziemnie. Nie? To ja chciałbym Ciebie zaprosić na wspólną wyprawę, którą planuję już od kilku lat, ale na razie nie wyszła, mianowicie do Turcji, gdzie odkryto 28 miast podziemnych. Odkryto, nie ma pieniędzy na ich zbadanie, można wejść teoretycznie za zgodą. To nie jest Gyreme i Kapadocja, to jest znacznie bliżej. Ja byłem w jednym z tych systemów podziemnych. No bardziej one przypominają kanały burzowe, ale to jest plątanina licząca kilometry. Ojej, uwielbiam. Jeżeli coś jest, co mnie w podziemiach kręci poza samymi podziemiami, to, że jest jakiś system, w którym musisz nawigować i to wymaga od ciebie jakiegoś skupienia czy coś. Tak w katakumbach się świetnie czuję, bo tam się łatwo zgubić, na MRU już nie, no tam to już nawet mapy nie zabieram, ale no właśnie takie poplątane podziemia to jest dla mnie super, bo no. Ja wtedy mogę nawigować, ja jestem w swoim wtedy pasterze żywiole. Wchodzą tam tylko 10-15 minut maksymalnie, no bo kozy chowają przed burzą na przykład, ale dalej nie wchodzą. My byliśmy troszeczkę dalej, jest dosyć niebezpiecznie, bo są pułapki, znaczy są po prostu doły wykopane, wykute w skalę. To nie jest wysokie, 1,60 m wysokości, 70. I są komory, gdzie kaplice były, bo to bizantyjskie jest. No i zszokowany byłem, kiedy otrzymałem informację z Turcji, taką oficjalną, że znaleziono łącznie w tym rejonie tych miast 28. No, tak. Ale to jest Turcja, tam można wszystko spotkać. To nie jest coś, na co będziesz mnie musiał długo namawiać, nie? To jest w sensie podziemne miasta, Kapadokia, czy nawet nie Kapadokia, tylko no sama Turcja, gdzie w tych kaskach wulkanicznych powstało tego bardzo dużo i to raczej 1000-1500 lat temu, czyli też w ciekawym okresie czasu. Masz mój miecz.
Dobrze, świetnie. No to już mam jednego członka wyprawy. Z tym, że ja będę na zewnątrz, ja będę tam nawigował i tak dalej, bo z moimi gabarytami to jakby trzeba było zatkać jakiś tam otwór, żeby woda nie leciała czy co. To mogę się zdecydować. Nie, no do tego czasu myślę, doprowadzę siebie do porządku. Co byś na samo zakończenie chciał powiedzieć widzom tego mojego kanału? Oprócz tego, że mają to oglądać, bo ja się wykosztowałem i z firmy swojej ściągnąłem meble nawet i taką, nie będę pokazywał, bardzo drogą wodę kupiłem. Mhm. Co byś chciał powiedzieć? Co chciał powiedzieć? Twoim widzom. Tak jest. Żebyście korzystali, bo takich antków jest, no nie chcę powiedzieć, że sporo, ale jest naprawdę wielu. Ale takich osób jak właśnie Antek, że oni wiedzą i się chcą tym jeszcze dzielić, tym swoim doświadczeniem, tym co przeżyli przez te wszystkie lata, to jest naprawdę niewielu. To jest moim zdaniem ewenement. Ja znam osoby w twoim wieku, które mają podobny bagaż doświadczeń, oczywiście może powiedzmy bardziej jaskiniowy albo bardziej, nie wiem, eksploracyjny czy coś, ale które no, ostatnią rzeczą, jaką one by chciały, jest dzielenie się swoją wiedzą czy swoimi przeżyciami. Oni bardziej, ja ich na przykład zapraszam na wywiad do siebie, do kanału, oni, co ja będę tam opowiadał, co ja będę opowiadał czy coś. I jest bardziej jakby ta choroba związana ze skromnością, czyli w sensie nie, ja cichutko, a u ciebie, nie chcę powiedzieć, że nie jesteś skromny, ale u ciebie jest to cały czas dzielenie się, opowiadanie o tym, jak to było kiedyś, wrzucanie tych starych zdjęć, opowiadanie historii ze starych czasów i to jest coś, co bardzo sobie cenię, zwłaszcza, że to się krzyżuje z obszarami moich zainteresowań, czyli chociażby ten międzyrzecki rejon umocniony. No, ja tam spędziłem kawał życia, dlatego tak to wszystko wygląda, mm-hmm. Dlatego miałem przyjemność współpracować z tymi ludźmi, którzy już nie żyją, bo z ogromnej wiedzy, chociażby Kurt Burg, czy Günter Fischer, czy Janusz Miniewicz, to byli ludzie, którzy... Günter Fischer to nie był ten pułkownik Fischer, który... No, budował MRU. To o nim mówimy, to samo. Tak, bo ja nie pamiętam imienia jego, ale Fischer to pamiętam. Günter Fischer, to on zainteresował Kurta Burka. Książkę widziałem, potem... ale nie czytałem. No ja z Kurtem Burkiem jeździliśmy tutaj do Wał Pomorski, Międzyrzecki rejon umocniony. No to spędziliśmy dobre parę miesięcy. Fajnie. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję przede wszystkim Piotrowi, że zgodził się przybyć z dalekiego Berlina do nas. Tirem, tak? Tirem. Tirem, na Tirem przyjechał. Ja myślałem, że jakieś dary przywozi z tego Berlina, a on to został tylko podwieziony. 10 ton maszynek do golenia. Tak jest. I w związku z tym, że tak sobie przyjemnie rozmawialiśmy, chciałbym zapewnić... Wiatr się zerwał. To jest też sygnał. Tak. A propos tych duchów to tak. Już jest drugie ostrzeżenie. Chciałbym zaprosić was na więcej tego typu wywiadów. No i oczywiście do kanału Piotra, bo ja go namiętnie oglądam. I powiem szczerze, jeszcze bardziej niż to, kiedy tam się przyciskasz, ale to, jak opowiadasz. Bo rzeczywiście można tego słuchać, zaparzyć kawę, usiąść w fotelu i posłuchać to, co Piotr opowiada, bo to są rzeczy naprawdę bardzo ciekawe. Dziękuję.